mocarz. Czyli proszę Państwa, są to tak zwane dopalacze i policja teraz szuka takich ludzi, którzy po prostu rozprowadzają to, sprzedają dopalacze. Czyli, że widzicie Państwo, wracamy do naszego tematu. Wielki nauczyciel przybliża nam Stwórcę. Czyli, że co z tego, że oni czekali 4000 lat na Jezusa Chrystusa, skoro Go potem zabili, prawda? No dlaczego zabili? Dlatego, że nie odpowiadał ich wymaganiom, a wymagania ludzkie były złe. Wtedy, kiedy Mojżesz poszedł na górę po przykazania Boże, to Państwo myśleliście, że ludzie, no to byli wtedy ci Żydzi, że oni chcieli stosować się do tych przykazań. Jeszcze nawet nie wiedzieli, jakie to przykazania miały być, ale szatan już ich uprzedził, podpowiedział im, że lepiej, żeby oni sobie z tych kolczyków, z tego złota, to co wynieśli z Egiptu, żeby z tego ulepili krowę. No. Także proszę Państwa, żeby oddawać cześć tej krowie. Krowa jest niewinna i krowa sama by może nawet nie chciała, żeby ktoś, jakiś głupi typ jej oddawał cześć. Tak samo z Matką Boską. Maria jest niewinna i nie chciałaby, żeby ktoś oddawał jej cześć. Kult kobiety. To trzeba zawsze było brać. Tak jak mówię, tak, brać. To jak uczy, podaje Pismo Święte. To, co ci dają, to to wiesz. I teraz musimy ślinę przełknąć, żeby mówić w naszym ciągu o wielkim nauczycielu Jezusie Chrystusie, który przybliża nam Stwórcę. Sponsorem programu EKG jest Ergo Chrystian. Lud zamieszkujący Palestynę w pierwszym wieku naszej ery, proszę Państwa, trwał w oczekiwaniu właśnie na Jezusa Chrystusa. No właśnie, na pojawienie się Jezusa Chrystusa, czyli Mesjasza, zapowiedzianego setki lat wcześniej przez proroków bożych, prawda? Księdze Izajasza, no wcześniej nawet, dużo wcześniej. Ludzie ufnie wierzyli, że Biblia została spisana pod kierownictwem Boga, bo to była teokracja. Ale nie Teotokos, nie było jeszcze żadnej królowej nieba, bo ta królowa nieba to była u pogan, a na to Jahwe wam nie pozwolił zachodzić, gościć u pogan. Pewna dziewczyna Dina, która poszła do pogan sama, oni ją zgwałcili, miała za to karę. Bóg wam na to nie pozwolił, żebyście rozmawiali z tymi poganami, żebyście tam chodzili. Wtedy, w takim czasie newralgicznym, gdy Izraelici wstępowali do ziemi obiecanej, prawda? Ludzie ufnie wierzyli, że Biblia została spisana pod kierownictwem Boga i zawiera informacje dotyczące przyszłości. Dobrze więc, że wy dzisiaj o tym wiedzieli i w to wierzyli, ale czy Państwo myślicie, że kościoły, że Kościół katolicki to w ten sposób przedstawia Biblię? Oto Słowo Boże, mówi ksiądz. I polityka, i nic poza tym, nie ma więcej. A my zobaczmy. Na przykład Księga Daniela wskazała, iż Mesjasz miał wystąpić w pierwszej połowie owego stulecia. Czy Kościół katolicki na proroctwa biblijne zwracał kiedykolwiek uwagę? Nigdy. Jak ja byłam w Bursie, proszę Państwa, w internacie na Tarczyńskiej 1, już tam dawno tego nie ma, kiedyś, no to spotkałam się z takim Tadeuszem Bożełko, który jest proboszczem parafii, tutaj gdzie jest Muzeum Popiełuszki. Bardzo miły człowiek, nawet mu kiedyś zasponsorowałam Biblię za 600 zł. Biblię tysiąclecia, ma się rozumieć, ja gromadziłam różne przekłady. Biblią tysiąclecia też nie gardziłam, no bo tam można było czytać, sobie porównać. No to więc masz Daniela 9 rozdział, wersety od 24 do 26. I tu się potwierdza Łukasza 3 rozdział, werset 15, że proroctwa z Księgi Daniela się spełniają. Czy wyznawcy papieża analizują tego typu słowa prorocze z Biblii? Nigdy.
to prędzej, jak państwo pójdą do adwentystów, to państwo tam usłyszycie Księga Daniela, 9 rozdział, wersety od 24 do 26 zapowiadają przyjście Jezusa Chrystusa. Drodzy bracia, prześledźmy wszystkie wieki, każdy czas, jak te słowa realizowały się, jak te słowa sprawdzały się na przestrzeni wieków, że Pismo Święte jako Słowo Boże jest święte, jest jako list przez Boga pisany, palcem Bożym pisany. Dla kogo? Dla nas. Takie słowa państwo usłyszycie u adwentystów, a u katolików państwo usłyszycie nigdy. Dlatego ludzie nie mają zielonego pojęcia na tematy Pisma Świętego. Dlatego myślą też, że to, co noszą Świadkowie Jehowy, czy mają Mormoni, czy Ewangelicy, że to jest jakiś diabeł i Bóg go do śmietnika. Wtedy, kiedy pod Pałacem Kultury rozdaje się Nowy Testament, ja raz sama widziałam, Nowy Testament leżał w śmietniku, na trawie, na koszu. Wszędzie leżał Nowy Testament, pogardzony Słowo Boże, wzgardzone Słowo Boże, które jest analizowane tutaj nawet na stadionie Legii w lecie. Teraz państwo mieliście okazję tam pójść, posłuchać. 4 dni Słowa Bożego. Są niektóre wykłady tak bardzo dokładnie, które to wykłady omawiają. Proroctwa tematycznie, bo my tutaj mówimy ogólnie o Jezusie Chrystusie, tematycznie, bardzo dokładnie i rzeczowo, że to wzmacnia naszą wiarę, że rzeczywiście Słowo Boże jest prawdziwe, a nie jest jakąś tam książeczką do nabożeństwa, ble, ble, terele mele. Kukuryku, lewarta. Podnoszę pieniądze do stawu, bo ten nieszczęśnik, który fakturę wystawił, musiał od razu zapłacić swoje zobowiązania. Państwo nie będzie brało 2 razy, więc wydaje mi się, że państwo tutaj wykazało się niezwykłe poczucie sprawiedliwości społecznej. Więcej dał takiego prawa, więcej tak po społecznym na temat użytników. I wtedy już nie będzie wątpliwości, dlaczego trzeci pracy głosowali na to pisał. Właśnie, jakby pan teraz odwrócił i ten Iranie gdzieś tam zamknął, żeby wszystkim, którzy być może na co dzień nie śledzą tych zmian podatkowych, powiedzieć, co pana boli. Tak, boli mnie to, że prawdopodobnie najwięcej zatorów powstaje w firmach państwowych. Ja patrzę na sytuację w górnictwie na przykład, tak ponosi straty, ja jestem przekonany, że nie płacą, czy wiem, że nie płacą, bo płacą bardzo dużo. Ja też czekam, proszę państwa, że może ten Głogowski przestanie już pleść bzdury, bo na 10:00 czekamy do 10:00 i tam zawsze coś ciekawego. Także jeszcze raz, Ewangelia Łukasza, 3 rozdział, werset 15 mówi nam, że spełniły się na Jezusie Chrystusie słowa z Księgi Daniela, 9 rozdział, wersety od 24 do 26. Biblia już 600 lat przed przyjściem Jezusa Chrystusa zapowiadała. Także Żydzi, którzy skrupulatnie czytali, badali pisma, powinni byli wiedzieć. To więc wtedy, kiedy Jezus Chrystus, to był ten czas, to był ten święty czas, tak jak wy idziecie do tej Jasnej Góry, do Częstochowy, to był ten czas. Przychodzicie, nagle staje przed wami Jezus Chrystus, czyta: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie i posłał, abym wypuścił ludzi z więzienia, ogłosił rok dobrej woli. Ślepym przejrzenie, głuchym usłyszenie. Jak ci faryzeusze to usłyszeli? No to ci dzisiejsi księża, prawda? Faryzeusze, a to był ten czas. Tam nie trzeba było żadnej utoności, żadnej majętności, żadnych tytułów, tylko to był ten czas, że Jezus Chrystus przyszedł i trzeba było bić brawa, jak to się mówi, prawda? Chociaż u nas w cerkwi braw się nie bije, w kościele rzymskokatolickim się bije. Tutaj mamy akurat pokazaną u świętej Anny, prawda? Wejście też.
wszędzie biją brawa, bo tam orkiestra gra, a w cerkwi nie ma prawa grać żadna orkiestra. No dobrze, ale jak nie bicie braw, to może coś innego, jakiś aplauz dla poparcia, że to jest ten, który miał przyjść, że to jest ten, na którego czekaliśmy 4000 lat. Potrzebna była jednak ostrożność, bo mieli się też pojawiać samozwańczy Mesjasze. Mateusza, 24 rozdział, werset 5. Niektórych wymienia żydowski historyk Józef Flawiusz, niejaki Teudas, zaprowadził swych zwolenników nad Jordan i twierdził, że jego wody się rozstąpią. Człowiek przybyły z Egiptu wywiódł ludzi na Górę Oliwną. No to kimś takim dzisiaj może być na przykład ksiądz Rydzyk, prawda? Albo ci tacy, którzy tam na Filipiny jadą rzucić się na krzyż. No. I ponieść śmierć nawet męczeńską, żeby dać przykład innym ludziom. Ale dla poparcia danego systemu, bo to wiecie Państwo, co robi psychologia tłumu ciemnego, że człowiek robi, czy zrobi czasem taką głupotę, co do której sam nie jest przekonany, ale żeby go ludzie popierali. Tak. Czyli fałszywi, fałszywi, fałszywi. Czyli niejaki Teudas zaprowadził swych zwolenników nad Jordan i twierdził, że jego wody się rozstąpią. Człowiek przybyły z Egiptu wywiódł ludzi na Górę Oliwną, zapewniając, iż na jego polecenie padną mury Jerozolimu. Za namiestnika Festusa pewien szalbierz obiecywał uwolnienie od nieszczęść. Porównaj Dzieje Apostolskie, 5 rozdział, werset 36 i 21 rozdział, werset 38. To tutaj mamy też na teatrze dramatycznym sztuka o szalbierzu. A przecież takich szalbierzy dzisiaj jest bardzo dużo. Zbiorą pieniądze, jak to mówią wyznawcy papieża, kasę i w nogi. Także widzicie Państwo, różne takie cyrki rzeczywiście dzisiaj w wieku XXI mają miejsce. I to tylko u nas omawiamy to w naszym radiu. Tok FM, Euro, Concita, Ekstra. Szarbisz, szarbisz. Także o nam rzadki się napijmy, moi drodzy kochani. O wołu są. Że w ten sposób Unia Europejska czy strefa euro powoli będzie zmierzać do jakiegoś, może nie to, że upadku, ale na pewno będzie... Podobny głos ma do pana. Te opinie, czułem autentyczne zdziwienie, ponieważ zdziwienie tymi zdziwieniami, tymi opiniami, ponieważ Unia Europejska funkcjonuje tak od zawsze. Czy słyszymy teraz, że ta sprawa Grecji to jest jakiś przełomowy moment, tak jak powiedział Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej, że to jest jakiś historyczny moment w Unii Europejskiej, że... Także niech ta ekonomia, której nie cierpię, niech się skończy i niech się ten Głogowski schowa. Czyli widzicie Państwo, dużo oszustów. Ale to już nawet wtedy, w pierwszym wieku naszej ery, jak Jezus Chrystus miał przyjść, no to rzeczywiście szatan, raczej może już jak przyszedł, to szatan podpuszczał innych takich ludzi, żeby w nich wpuścić swojego złego ducha i oni szaleli. Ale nawet w świnie ten zły duch wszedł, że sporo do przepaści tych świń wpadł. W przeciwieństwie do takich obałamuconych osób, inna grupa ludzi, których zaczęto nazywać chrześcijanami, rozpoznała wielkiego nauczyciela i prawdziwego Mesjasza w Jezusie Chrystusie z Nazaretu. Bo wiecie Państwo, można sobie obrać jakiegoś idola, na przykład Kukiz, prawda? Ale tutaj mówili, że wrzeszczy. No to mówili mi od dziecka, że Rodowicz wrzeszczy. No, ale jak Janek Witek potem mi opowiadał, no bo to Żydówka, to wrzeszczy. Ja ciągle myślałam, że Żydówka jest cicha i że ona łka. A tu okazuje się, że Żydówka wrzeszczy,
a domaga się. No to akurat nam pasuje tutaj to, ta cała nasza filozofia oparta na Piśmie Świętym, zresztą do pieśni o Rysi. A domaga się. Tam pada takie słowo, a nie to, że prosi, a domaga się nawet. No, także warszawska żebraczka prosi, a domaga się. No i tutaj pokazujemy Państwu, już teraz nawet tam nic nie robiłyśmy, tylko koło niej tak przechodziłyśmy. Nasza gruba żebraczka w brązie, że nawet Danusia ją widziała, jak ona się zachowuje. Danusia ją widziała przed Sejmem. Kładzie na ręku receptę i prosi, żeby położyć pieniądz na tę receptę. No to facet z Sejmu wyszedł, jakiś poseł czy kto, i położył 20 zł. Oczywiście, że ta recepta, ta Danusia mówi, to jest jakaś fikcyjna. Ja mówię, słuchaj Danusi, może to prawdziwa. No ale żebraczki przecież kłamią. No to, żeby to była taka żebraczka, która prosi, auka. Nie, to jest taka żebraczka, która prosi, a domaga się, no coś takiego jak Rysia, no, pieśń o Rysi. Także wiecie Państwo, już wielokrotnie mówiłyśmy, że ta nasza żebraczka, jak wsiada do autobusu i jedzie przez krakowskie przedmieście, no to ona co robi, proszę Państwa? Wyprasza szlachcianki warszawskie wszelkie z pierwszego siedzenia, no bo ona musi tu usiąść, bo ona jest ważniejsza, ona jest święta. To w ten sposób działa tutaj warszawska żebraczka w Żebracznicy Wielkiej. A potem jak wychodzi, no to z ręką wyciągniętą biegnie tam do Empiku, bo stoją już ładnie ubrani panowie, to przecież jej dadzą pieniążki, prawda? A ja w międzyczasie tutaj też proszę nie używać tego słowa w międzyczasie, chociaż ono rzeczywiście weszło do obiegu, bo wcześniej kiedyś słownik mówił, żeby nie używać słowa w międzyczasie, ale skoro zaczęto nagminnie używać tego, dlatego ja się boję, że co będzie z innym słowem, z innym wyrażeniem, innymi słowami, kolejnymi, poszczególnymi wyrażeniami, że jeżeli to będzie się używało nagminnie, to to wejdzie do obiegu. Także zaczęli mówić przynajmniej źle w Radiu Tok FM, ze złym akcentem. Matematyka, fizyka, polityka, polityka. Ja mówię, a może jeszcze wejdzie to, co nadaje, co mówi Barbara Blok z Pragi Północ, czy z Krakowa, i mówi tak. Korwa. Ja mówię, ja nigdy tego też nie oglądałam, przecież to Mareczek wrzaskliwy, bo te żebraczki wszystkie, one wrzeszczą. Pokazał mi tę Barbarę Blok w internecie. Barbara Blok. Ja mówię, zobacz, ale ona ma bardzo dużo oglądalności i rozpopularyzowana jest przez popularyzatorów swych, czyli takich osób, takich ludzi, powiedzmy, którzy uwielbiają mówić. Arwa. Także jest, proszę Państwa, tak zwany rezonans, czyli jest odbiór, prawda? No. Także tak następują, proszę Państwa, zachodzą może lepiej interferencje fal elektromagnetycznych, prawda? Że jest nadajnik i jest odbiornik, nadajnik. Nadajnikiem jest Barbara Blok. Karba. A odbiornikiem jest bardzo dużo chętnych tu w Warszawie. 2,5 miliona mówią, że tu mieszka i 3/4 tego wszystkiego. Karba. Co nie obejrzysz się, nie podsłuchując nawet, to mówi karba. Co nie obejrzysz się, nie podglądając nawet, to do śmietniczki zagląda. Co jeden tu w Warszawie? Do śmietniczki zagląda. Taka jest Warszawa. Jednym tym wielkim śmietnikiem. No i ten Darek mówi, zobacz, jakie pudło wystawili przed tą kinoteką. Czyżby po to, żeby choćby tę nazwę kinoteka przyćmić. Także widzicie Państwo, jak rozpoznać właściwego nauczyciela, właściwą nauczycielkę, no to przecież mogą tylko właściwi, prawda?
pokojowo usposobieni ludzie, dobrzy ludzie, mówimy, że dobrzy ludzie. Gdzie są tu w Warszawie dobrzy ludzie, albo jacy są ci dobrzy ludzie, kogo mają słuchać? Także w przeciwieństwie do takich tych fałszywych, obałamuconych osób, inna grupa ludzi, których zaczęto nazywać chrześcijanami, ale to dopiero po jakimś czasie zaczęto nazywać chrześcijanami też, bo to, wiecie Państwo, chrześcijanie, a chrześcijanie to jest różnica. W IV wieku, wiecie Państwo, co się stało. Wtedy religię upaństwowiono i pozwalano im na wszystko. Także to chrześcijaństwo to już to nie był ten pierwszy chrystianizm. Także my tutaj nie możemy przez fałszywych nauczycieli, księdza Rydzyka i innych, dać się zbałamucić. Posłuchajmy troszeczkę, co nieco na temat dzisiejszego dnia świeżego. W sprawie programu nuklearnego Iranu. Eksplozje w okolicy lotniska w Marsylii, wybuchły zbiorniki w zakładach chemicznych. Rządowej pomocy dla Centrum Zdrowia Matki Polki i Centrum Zdrowia Dziecka. Eksplozje. Widzisz, masz. Pożyjesz. Już godzinę w Wiedniu spotkanie szefów resortów spraw zagranicznych sześciu mocarstw. Później konferencja prasowa, na której ma być ogłoszone porozumienie z Iranem w sprawie jego programu jądrowego. Według nieoficjalnych informacji, zgodnie z porozumieniem, inspektorzy ONZ uzyskają dostęp do wszystkich podejrzanych instalacji atomowych Iranu, także wojskowych. A co więcej, z ustaleń wynika, że irański program atomowy będzie miał odtąd wyłącznie cywilny charakter. Dzięki temu zniesione zostaną dotkliwe dla kraju sankcje. To porozumienie będzie miało duże znaczenie dla światowej gospodarki, mówił w TOK FM główny ekonomista Bizbanku Ignacy Polacki. Proszę Państwa, te wszelkie instalacje, to porozumienie, możliwości produkcyjne Iranu to jest parę procent globalnych. Będą już kontrolowane. Sprzedaży ropy przez Iran na świat może mieć wpływ na ceny. To ma gdy nadali nasze radio, TOK FM, Euro, Koncita, Ekstra. Im niższe ceny, tym niższa inflacja, tym wyższe realne dochody ludności. Posłuchajmy. Na ropę, więc na bieżąco. Konsumpcja towarów, które produkujemy u siebie, to też dotyczy Polski. Ostatnia runda rozmów w Wiedniu trwała ponad dwa tygodnie, miała zakończyć się 30. Radio. Zakończenie przesuwano już trzykrotnie. Dwa zbiorniki z benzyną i mieszaniną nafty i węglowodoru eksplodowały w zakładzie chemicznym w Berletą, około 10 km od lotniska w Marsylii. Według wstępnej informacji nie ma ofiar. Na miejscu pracowało 120 strażaków, którzy starali się zapobiec ewentualnemu zanieczyszczeniu miasta i okolicznych gmin węglowodorami. Trudna sytuacja Grecji jest wyzwaniem dla wszystkich członków Unii Europejskiej, mówił w poranku Radia TOK FM szef polskiej dyplomacji Grzegorz Schetyna. Dodał też, że jutrzejsza debata w greckim parlamencie nad wypełnieniem warunków porozumienia z europejskimi partnerami i przeprowadzeniem reform może przynieść zaskakujące skutki. To będzie wielkie zderzenie premiera Tsiprasa i tej koncepcji także z własną partią, z jej i z jego zapleczem parlamentarnym rządu. To nie będzie proste. Ja uważam, że jednak dojdzie do przesunięć na scenie politycznej w Grecji. Nie jest pewny ten sam skład koalicji po tych głosowaniach, które Grecy będą przeprowadzać w najbliższych dniach. Partner koalicyjny rządzącej w Grecji Syrizy, partia Niezależni Grecy, ogłosiła rano, że nadal będzie wspierać rząd, choć politycy ugrupowania podkreślają, że to poparcie ma swoje granice. Słuchasz informacji TOK FM. Rząd, polski rząd, zbiera się dziś na wyjazdowym posiedzeniu w Łodzi. Rada Ministrów ma m.in. przyjąć program regionalny dla Polski Centralnej. Premier Ewa Kopacz zapewniła wczoraj, że w programie znajdą się dobre rozwiązania. Ma być w nim kilka niespodzianek. Wśród propozycji będzie m.in. zapowiedź przyspieszenia budowy zachodniej obwodnicy Łodzi, a także wsparcia finansowego dla Centrum Zdrowia Matki Polki. Na pomoc może także liczyć inne zadłużone szpitale, Stołeczne Centrum Zdrowia Dziecka. Premier Ewa Kopacz zapowiedziała, że korzystniejsza wycena świadczeń medycznych i pożyczka będą uzależnione od realizacji przez szpitale programu restrukturyzacyjnego. Pożyczka będzie na okres 5 lat. Cały harmonogram spłat będzie ustalony z dyrektorami jednostek, ale ponieważ dzisiaj mówimy o tym drugim torze pomocy, czyli zwiększeniu kontraktu i nowej wycenie procedur wysokospecjalistycznych, zdecydowanie łatwiej będzie można tą pożyczkę oddawać systematycznie w ratach. W sumie Łódzkie Centrum Zdrowia Matki Polki jest zadłużone na prawie 300 milionów złotych. Rozwiązania rządu poza Matką Polką i Centrum Zdrowia Dziecka obejmą także Warszawski Szpital Wolski i Krakowski Uniwersytecki Szpital Dziecięcy. Z Łodzi Roch Kowalski. Najstarsza polska seria wydawnicza Biblioteka Narodowa wychodzi naprzeciw wyzwaniom nowoczesności. Jest już dostępna w formie e-booków, zmieniła szatę edytorską i ma zamiar wprowadzić wydawnicze nowości. Przemysław Pozowski. Na ten rok planowane jest 5 książek, mówi profesor Stanisław Pereś, redaktor Biblioteki Narodowej. To nie jest dużo, ale też nie jest makabrycznie mało. Były okresy, kiedy drukowano 7 książek rocznie, były takie okresy, kiedy drukowano nawet do 22. Nowa era działalności zaczęła się zaś m.in. od reedycji braci Karamazow w
Fiodora Dostojewskiego, która zmieściła się w jednym tomie. To dzięki bardzo cienkiemu papierowi biblijnemu, mówi dr Paweł Pluta, zastępca redaktora Biblioteki Narodowej. Dzięki temu, że wprowadziliśmy ten papier, inaczej próbujemy komponować tomy. Od niedawna seria jest dostępna także w formie e-booków. Każdy nowy tom posiada wersję elektroniczną z przypisami, przepisy są przypisane do poszczególnych słów. A na ten rok planowane jest wydanie jeszcze m.in. doktora Faustusa Tomasza Manna i poezji Tadeusza Różewicza. Z Wrocławia Przemysław Pozowski, TOK FM. Pogoda. Dziś w całym kraju sporo chmur i wszędzie możliwy deszcz. Lokalnie, zwłaszcza na wschodzie, może zachmurzyć. Na termometrach w Lublinie 19 stopni, w Szczecinie, Gorzowie, Wrocławiu, Elblągu i Radomiu 20, w Trójmieście, Poznaniu, Bydgoszczy, Toruniu, Płocku, Łodzi, Kielcach i Warszawie 21, a w Opolu, Katowicach i w Krakowie 22 stopnie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Wtorek, 10, czyli architektura, urbanistyka. Studio gość, pan Grzegorz Buczek, urbanista, wiceprezes Towarzystwa Urbanistów Polski. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Z pewnością zauważyli Państwo, nie tylko jeżeli chodzi o architekturę czy urbanistykę, ale takie przyspieszenie legislacyjne. Nie będziemy teraz wchodzić w szczegóły dlaczego, w każdym razie z pewnością Państwo zauważyli, że tak się dzieje, że ustaw co nie miara, Sejm, Senat, jak maszynka, gdyby w takim tempie pracowali przez 4 lata czy przez 8 lat, to byśmy już dziś mieli Polskę miodem i mlekiem płynącą. Ale lepiej to by było, gdybyś mówił urbanistykę, a nie urbanistykę. No bo jeżeli mówisz urbanistykę, to znaczy, że mówisz źle. Mów urbanistykę. Trzecia sylaba od końca w tym wypadku zawsze będzie akcentowana. Czyli legislacja jest rzeczą dobrą. W procesie legislacyjnym pośpiech nie musi być rzeczą dobrą. Dzisiaj akurat mówimy o legislacji, która dotyczy rozwiązań architektonicznych, urbanistycznych i chciałbym, żebyśmy zastanowili się, jakie są dobre, być może jakie są złe strony tego pośpiechu legislacyjnego. Panie redaktorze, szanowni państwo, to co pan powiedział, to jest oczywiście dobry opis sytuacji i ta sytuacja ma zapewne swoje dobre i złe strony, bo w naszym środowisku zawodowym i w tych kręgach, które zajmują się przestrzenią, ale także inwestowaniem, budowaniem, planowaniem, projektowaniem, dyskusja o potrzebie zmian przepisów toczy się od lat i od lat w różnych gremiach, także doradczych do tych, którzy mają inicjatywę legislacyjną, pojawiają się różne pomysły, one są dyskutowane na poziomie systemowym, na poziomie szczegółowych rozwiązań, no a potem z utęsknieniem czekamy, aż one w końcu przyjmą postać druku sejmowego, bo od tego się tak zaczyna naprawdę ten proces, chociaż wcześniej i są i konsultacje organizowane przez poszczególne ministerstwa i zapewne na pytanie, czy to jest dobrze, czy źle, nie można dać jednoznacznej odpowiedzi. Bo dobrze, że coś się w tej dziedzinie dzieje, skoro oczekujemy zmian, toczy się, dzieje dostatecznie dobrze, no to będziemy oceniali po efektach. Dla mnie to przyspieszenie legislacyjne jest oczywiście bardzo interesujące, bo daje podstawy do różnego typu obserwacji, ale też czasami budzi pewien niepokój, bo zaczynamy się zastanawiać, czy te wszystkie regulacje w pewnym takim pośpiechu robione są ze sobą dostatecznie spójne. Oczywiście za to odpowiadają też pewne instytucje, jest Centrum Legislacyjne Rządu, jest całe grono legislatorów w instytucjach, głównie w ministerstwach, które opracowują te projekty aktów prawnych, i oni dbają o to, żeby one były względnie spójne, ale jeżeli mamy do czynienia z sytuacjami... I ponieważ widzicie Państwo, że temat tutaj dzisiaj nie jest za ciekawy, no to rzeczywiście ciekawszym tematem jest temat dotyczący Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Czytaj Dzieje Apostolskie, 11 rozdział, werset 26, Marka 10, rozdział, werset 47. Jezus nie był
fałszywym przecież Mesjaszem. Wiarogodność jego misji dobitnie potwierdzają cztery księgi historyczne zwane Ewangeliami. A co to jest Ewangelia? Ewangelię według Mateusza, Marka, Jana napisali naoczni świadkowie. Ewangelia według Łukasza to wynik fachowej analizy. Proszę Państwa, dokumentów, nie mów analizy, bo taką polonistkę też tu warszawską na spiskie 1 do Hanny Suchockiej podobną znam, mam, która mówi analizy dokumentów i dowodów pochodzących z pierwszej ręki. Ewangelie noszą wszelkie znamiona sprawozdań dokładnych, rzetelnych i godnych zaufania. Zobacz broszurę Księga dla wszystkich ludzi, strony 16-17 wydawnictwa. Towarzystwa Strażnica, a Łukasz był lekarzem, prawda? No to tak samo jak i miałam do czynienia z mormonem Stefanem, który był lekarzem właśnie, nie dość, że był Indianinem, pięknym takim chłopcem, mulacikiem, takim bardzo ładnym w okularkach. Żydzi wiedzieli na przykład, że Mesjasz miał się urodzić w Betlejem, wywodzić się z rodu Dawida, dokonywać cudownych dzieł. Jezus spełnił wszystkie te warunki, co poświadczali nawet jego przeciwnicy. Odpowiadał zatem wymaganiom stawianym biblijnemu Mesjaszowi. Także tu mamy szereg wersetów z Mateusza, 2 rozdział Jana, Ewangelia, 7 rozdział. Czytajcie. Rzesze ludzi, którzy się stykali z Jezusem i mogli obserwować Jego niezwykłe dzieła, słuchać Jego rad, słuchać Jego nad wyraz mądrych wypowiedzi, poznać Jego zdolność przewidywania przyszłości, utwierdzały się w przekonaniu naoczni, że On jest Mesjaszem, że On jest Mesjaszem. W trakcie jego służby publicznej, to były lata od 29 roku do 33 roku naszej ery, nagromadziło się mnóstwo dowodów przemawiających za jego mesjańskim posłannictwem. Okazał się zresztą nie tylko Mesjaszem, pewien jego uczeń, obeznany z faktami, doszedł do wniosku, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym. Ewangelia Jana, 20 rozdział, werset 31. Skoro Jezus był tak blisko związany z Bogiem, mógł Go objawić i wyjaśnić, jaki jest nasz Stwórca. Łukasza, 10 rozdział, czytaj, werset 22, i Ewangelię Jana, 1 rozdział, czytaj, werset 18. Sam też poświadczył, że Jego bliskość z Ojcem rozpoczęła się w niebie, gdzie współpracował z Nim przy powoływaniu do istnienia wszystkich innych tworów ożywionych i nieożywionych. Jak donosi Biblia, ów syn został przeniesiony z dziedziny duchowej i stał się podobny do ludzi. Filipian 2, 5 do 8. Zdarzenie takie nie jest czymś naturalnym, ale czy w ogóle jest możliwe? Naukowcy wiedzą, że pierwiastki chemiczne, na przykład uran, można przekształcić w inne, a nawet obliczają rezultaty przekształcenia materii w energię E równa się mc kwadrat. Dlaczego więc mielibyśmy wątpić w biblijną informację, iż pewne stworzenie duchowe zostało przeobrażone, by żyć jako człowiek? Rzecz można zobrazować jeszcze w inny sposób. Niektórzy lekarze dokonują zapłodnienia pozaustrojowego. Kobieta rodzi niemowlę, którego życie rozpoczęło się w probówce i było przeniesione do łona matki. Biblia zapewnia, że życie Jezusa zostało mocą Najwyższego przeniesione do łona dziewicy imieniem Maria. Pochodziła ona z rodu Dawida, to też Jezus mógł się stać nieprzemijającym dziedzicem mesjańskiego królestwa, przeobiecanego Dawidowi. Zażyła więź ze Stwórcą i podobieństwo do Niego pozwoliło Jezusowi oznajmić, kto mnie ujrzał, czytamy, ujrzał też Ojca, prawda, no bo skoro jest Synem Jahwe. Ewangelia Jana 14:9. Ponadto oświadczył, nikt nie wie, kim jest Ojciec, tylko Syn, oraz ten, komu Syn zechce Go objawić, Łukasza 10:22. A zatem dzięki poznaniu tego, co Jezus czynił na ziemi i czego nauczał, możemy dowiedzieć się więcej o osobowości Stwórcy.
czyli jego ojca. Przekonajmy się o tym na podstawie osobistych przeżyć kobiet i mężczyzn, którzy się zetknęli z Jezusem. I nie mylmy już z tymi bóstwami, że z Jezusa Boga uczynili, że z Marii boginię uczynili Teotokos. Nie. Po prostu takie, jakie dziecko, bo tacy są rodzice, możemy się dowiedzieć po dziecku, jaki jest ojciec, prawda? Jakie są geny. Kod DNA, Samarytanka. Czy to czasem nie jest Chrystus, zastanawiała się pewna Samarytanka. Właśnie, po krótkiej rozmowie z Jezusem. A no właśnie, ten charakter, ten styl, ten głos w oczach rybaka, proszę Państwa. Zapraszamy. Dlaczego Jezus poniósł śmierć? A no właśnie. W ostatni wieczór spędzony z apostołami Jezus spożył razem z nimi specjalny posiłek. Według zwyczaju przyjętego u Żydów gospodarz przy takiej okazji dawał wyraz swej gościnności, obmywając stopy gościom, którzy niejednokrotnie szli w sandałach po zapylonych drogach. Nikt jednak nie zaproponował czegoś takiego Jezusowi. Dlatego on sam pokornie wstał, wziął ręcznik i misę, po czym zaczął obmywać stopy apostołom. Kiedy doszedł do Piotra, ten wstydził się przyjąć od Jezusa tego rodzaju posługę i powiedział: „Przenigdy nie będziesz mi umywał nóg”. Jezus odparł: „Jeżeli cię nie umyję, nie będziesz miał ze mną żadnego udziału”. Wiedział, że wkrótce ma umrzeć. I dlatego dodał: „Jeżeli więc ja, chociaż jestem Panem i nauczycielem, umyłem wam nogi, to wy też powinniście umywać nogi jeden drugiemu, bo dałem wam wzór, żebyście i wy czynili tak, jak ja wam uczyniłem”. Czyli, że widzicie Państwo, bardzo ciekawe rzeczy. Kilkadziesiąt lat później Piotr wezwał chrześcijan do wzorowania się na Jezusie. Nie przez rytualne obmywanie nóg, jak u adwentystów, ale przez pokorne usługiwanie drugim, bez panoszenia się wśród nich. A tutaj ksiądz Rydzyk to robi, jak się nie panoszy. Także ani ksiądz Rydzyk tu nie odpowiada wymogom biblijnym, ani adwentyści, którzy dosłownie obmywają nogi, bo to jest rytuał. My nie chcemy tego. Przykład, to znaczy, to jest sprzeczne z Biblią, bo Biblia mówi, że ćwiczenie cielesne niewielki pożytek przynosi, a duchowe życie jest ważne. Przykład dany przez Jezusa uświadomił mu, to jest proste, tu nie trzeba filozofii. Przykład dany przez Jezusa uświadomił mu również, że Bóg przeciwstawia się wyniosłym, lecz pokornym obdarza niezasłużoną życzliwością. 1 Piotra 5, 1-5, Psalm 18:35. Nauczył się zresztą jeszcze więcej. Po wspomnianej ostatniej wieczerzy Judasz Iskariot, który był tak specjalnie, ten akcent zmieniam, żebyście Państwo to zapamiętali, że ten Iskariot wydał Jezusa, który był apostołem, lecz został złodziejem. Sprawa tak, jak tutaj widzicie Państwo, mnóstwo oszustów, szefów przeróżnych firm, którzy się wzbogacili i jako słoiki wygryźli biednych, którzy nie mogą dostać stałej posady, żadnej pracy. No Janek Witek tutaj biedny kopci papierosa, proszę Państwa, w brzydkim mieszkaniu mniejszym, bo tutaj się wprowadził z brazylijskiej. No proszę Państwa, żeby to mieszkanie było mniejsze, żeby za niego aż tyle nie płacić. Także dalej idziemy. Piotr nie mógł patrzeć na to bezczynnie, prawda? Dabył miecza, zranił kogoś z tłumu. Jezus napomniał Piotra: „Włóż swój miecz z powrotem na jego miejsce, bo wszyscy, którzy chwytają za miecz, od miecza zginą”. Potem na jego oczach dotknął swego człowieka i go uzdrowił. Jasno stąd wynika, iż wystosował się do własnej nauki, by miłować nieprzyjaciół, a wzorował się na ojcu, który sprawia, że jego słońce wschodzi nad niegodziwymi i dobrymi. On też sprawia, że deszcz pada na prawych i nieprawych. Mateusza 5, rozdział, wersety 44-45. W ciągu owej ciężkiej nocy żydowski sąd najwyższy pośpiesznie
przesłuchał Jezusa fałszywie oskarżonego o... Oskarżono go o bluźnierstwo, stawiono przed namiestnikiem rzymskim, a potem z pogwałceniem sprawiedliwości, o tym bardzo dużo mówiliśmy, skazano go na stracenie. Szydzili z niego zarówno Żydzi i ci od Rydzyka i ci różni przez Bernadetę też napuszczeni, jak i Rzymianie. Brutalnie znęcano się nad nim, a w końcu przybito go do pala. To okrutne traktowanie stanowiło spełnienie wielu proroctw zapisanych setki lat wcześniej. Czy Państwo chcecie, żeby to średniowiecze wróciło teraz tutaj do Polski? No, teokracja w dobrym stylu jest dobra, ale wiecie Państwo, teraz te Żydki to już w nic nie wierzą i dlatego ten Pałac Kultury Stalina i Lenina odpowiada Żydkom. To, co mówimy, Janek Witek cały czas tak mówił, a katolicy za Żydkami podążają jako druga klasa. Przygotowuje Jan Chryniak. Reżyser w rozmowie z Dziennikiem Polskim tłumaczy, że Szyc wychowywał się w kulcie kantora. Jego mama była studentką w krakowskiej ASP. Chryniak chce przedstawić kantora nie tylko jako reżysera teatralnego, ale również jako malarza, performera, twórcę happeningów. Scenariusz napisał Łukasz M. Maciejewski we współpracy z Maciejem Pisukiem i samym reżyserem. Na początek zdjęć 24 lipca w Krakowie. W piątek rozpoczyna się 9. edycja Festiwalu Kultur Świata Okno na Świat, ale jak podkreślają organizatorzy, nie jest to kolejny festiwal muzyki etnofolk lub world music. Impreza ma promować hasła tolerancji i dialogu międzykulturowego. Iwona Wyciślok. Tegoroczna edycja Festiwalu Kultur Świata stawia w centrum uwagi temat imigracji. Odbędzie się pod hasłem Imigracja, Integracja. Wystąpią muzycy z różnych części świata, przedstawiciele różnych narodów i grup etnicznych. Gwiazdą festiwalu będzie Aurelio Martinez, muzyk, wokalista, działacz społeczny i polityk pochodzący z Hondurasu. W programie oprócz koncertów są warsztaty fotograficzne i komiksowe, te drugie poświęcone wielokulturowości Gdańska. Będą też pokazy filmowe i dwie wystawy. Romski Pstryk oraz Haiti Król Malarstwa Naiwnego. Część muzyczna festiwalu odbędzie się na Targu Węglowym i w Zabytkowym Centrum Świętego Jana. Warsztaty w Ratuszu Staromiejskim. Trójmiasto, Iwona Wyciślok, TOK FM. Katarzyna Figura jako Kalina Jędrusik w Teatrze Polonia w Warszawie. Możemy oglądać monodram pod tytułem Kalina. Reżyserka Małgorzata Głuchowska tłumaczy, że jest między Kaliną Jędrusik i Katarzyną Figurą fascynujące podobieństwo. Postrzeganie tych znakomitych i wyrazistych aktorek w głównej mierze przez pryzmat ciała i seksualności niesłusznie przyćmiewa ich dokonania zawodowe. Kalina to przede wszystkim intymna opowieść o dojrzewaniu artystki, kobiety i legendy. Mam dla Państwa zaproszenia na ten monodram na czwartek. Tak na godzinę 19.30. Czekam na maile kultura.fm. A kolejne informacje kulturalne o 14.20. Zapraszam. Pogoda. Dziś w całym kraju sporo chmur i wszędzie możliwy deszcz, lokalnie zwłaszcza na wschodzie możliwe burze. 19 stopni maksymalnie pokażą termometry w Lublinie, 20 w Szczecinie, Gorzowie, Wrocławiu, Elblągu i Radomiu, 21 w Trójmieście, Poznaniu, Bydgoszczy, Toruniu, Płocku, Łodzi, Kielcach i Warszawie, 22 w Opolu, Katowicach i Krakowie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Owczarek. To zaprosiska program Owczarek. Studio pan Grzegorz Buczek, urbanista, wiceprezes Towarzystwa Urbanistów Polskich. Rozmawiamy dzisiaj o przyspieszeniu legislacyjnym. Rządowy projekt ustawy o rewitalizacji, projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Projekt Krytyna, w którym toczą się prace. Szybko. Chociaż pewnie ważne jest to, że te projekty przede wszystkim, tak jak mówiliśmy na początku audycji, są obrabiane i ten wyścig z czasem, to przyspieszenie oczywiście wiąże się z kalendarzem politycznym. Ta audycja, ta rozmowa nie dotyczy tych politycznych aspektów procesu legislacyjnego, ale każda ustawa, zwłaszcza jak już trafi do Sejmu, to ona oczywiście ma jakieś aspekty polityczne i teraz... Także widzicie Państwo, po to mówimy o Jezusie Chrystusie.
Bo teraz mało się mówi o Jezusie Chrystusie. Tutaj czarują, że nie 7, nie 9 książek, tylko 5. Biblioteka Narodowa wydaje czarumaru. Ale w ogóle, gdzie słówko o Biblii? Gdzie ta jota, która święta? Gdzie jest ta biblijna jota? Polityczna niekoniecznie powinna dominować, ale nawet jeżeli weźmiemy ustawę o rewitalizacji, to ona się w sposób oczywisty pojawia, bo pytanie jest, jak te środki na rewitalizację rozdzielić. Mówi się, że to będzie 25 miliardów złotych, ale ma być dodatkowo wspomagane innymi środkami. Teraz od kształtu ustawy o rewitalizacji zależeć będzie, czy te środki będą raczej skoncentrowane i gdzie, czy tylko w dużych miastach, czy będą uczestniczyć w procesie rewitalizacji także środki mniejsze, średnie i małe miasta, a niektórzy przecież mówią, że proces rewitalizacji powinien także dotykać obszarów wiejskich. Dyskusja już w Komisji Sejmowej, jak wyłapałem, dotyczy tego, że ktoś zauważył, że za mało się tam mówi o wielkopłytowych osiedlach mieszkaniowych. Czy one też powinny być rewitalizowane? Jakby się nad tym zastanowić, kto jakie argumenty przedstawia, to czasami wyraźnie widać, że gdzieś za takim mówcą oceniającym projekt regulacji chyba stoją pewne preferencje wyborcze, prawda, i elektorat. Ale to jest jedna rzecz, ale będzie 25 miliardów złotych lub więcej do podziału. Tak, no i są osoby, które ostrzą sobie zęby, nie ma w tym nic złego, tak? Tak, jest pytanie, jak ta rewitalizacja musi być robiona, żeby ona była zgodnie z jej definicją kompletna i obejmowała te sfery, które najbardziej takich działań potrzebują. Myśmy, dyskutując jeszcze nad założeniami ustawy o rewitalizacji, zwracali uwagę na samą istotę tego terminu. Rewitalizacja oznacza powrócenie do życia. W związku z tym zwracamy uwagę na to, że nie bardzo jest sens mówić o rewitalizacji obszarów poprzemysłowych, pokolejowych, postoczniowych, powojskowych, które z definicji nie są zamieszkane. One są oczywiście również poddawane tym procesom nowej zabudowy, nazwałbym to reurbanizacją, ale nie jest to same z rewitalizacją, prawda? Zresztą myśmy zauważyli, że na takich obszarach zdegradowanych faktycznie, ale nie zamieszkanych, dosyć dobrze działają samodzielnie deweloperzy, którzy w jakimś tam procesie te tereny na ogół wykupują i przedstawiają swoje projekty zabudowy i jest to element oferty rynkowej, zabudowy mieszkaniowej, zabudowy biurowej, zabudowy handlowo-usługowej itd. Natomiast największy problem i nieobecność takich kompleksowych zjawisk, kompleksowych działań jest właśnie na terenach również zdegradowanych, ale jednocześnie zamieszkanych. Najbardziej tutaj charakterystycznym przykładem są zwłaszcza takie XIX-wieczne śródmieścia, ale także niektóre wielkie zespoły zabudowy wielkopłytowej, gdzie ten proces degradacji technicznej, ale także społecznej, także kulturowej, on jest, no, postępuje i tam komercyjni deweloperzy nie wchodzą. A co robić z degradacją społeczną? Bardzo ambitnym założeniem tej ustawy o rewitalizacji jest to, że ona ma być zjawiskiem kompleksowym. Ona ma zwracać uwagę na to, że nie chodzi to tylko o remonty domów, jak kiedyś sądzono, a zwłaszcza, jak to się kiedyś mówiło, pacyfikowanie fasad, prawda? Tu chodzi o to, żeby także wejść i do wewnętrza blokowe i do budynek, ale także o to, żeby w każdym mieszkaniu była łazienka. Jak się dyskutuje z mieszkańcami takich obszarów, które mają być przedmiotem operacji rewitalizacyjnych, to oni często wyłapują z tych programów takie wielkie hasło właśnie poprawa jakości życia, projekty o charakterze kulturowo-twórczym, mające ożywić również aktywność gospodarczą na danym obszarze. Mówią, my chcemy mieć łazienkę w każdym mieszkaniu, prawda? My chcemy, żeby było ogrzewanie w każdym mieszkaniu, nie mówiąc o tym, żeby dach nie przeciekał. I ja myślę, że na pewno z ogólniejszego punktu widzenia dużym plusem tej ustawy rewitalizacyjnej jest to, że ona definiuje procesy rewitalizacji jako procesy kompleksowe, które te wszystkie zjawiska, których także domagają się te podmioty rewitalizacji, bo do tej pory częściej mówiliśmy o przedmiocie rewitalizacji, tak, w obszarze miasta. Dzisiaj rewitalizacja jest procesem, gdzie występują
podmioty i przedmioty, czyli jest obszar, ale przede wszystkim są ludzie. I generalnie chcielibyśmy, żeby ustawa rewitalizacyjna wykluczyła kierowanie środków przeznaczonych na rewitalizację na takie obszary, gdzie nie występują również problemy społeczne. Dlatego, że jest szansa, że ten mechanizm poprawiania jakości życia, poprawiania jakości przestrzeni będzie faktycznie oddziaływał również na pewne sytuacje społeczne, sytuacje gospodarcze, kulturowe. To jest niebezpieczeństwo, moim zdaniem,